Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed wami grupa Ad Hoc. Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. Oprawa muzyczna Impro Band. Bo gra na finał, grę na finał zapowie i poprowadzi Janek. Poproszę o brawa dla niego. Gra na finał nazywa się Powiedz To. W grze weźmie udział pan Szymon oraz Alan. Tutaj na ekranie będą pojawiały się słowa, których Szymon, pan Szymon, nie będzie widział. Szymon. No, bo w garderobie było różnie. Tak. Jak możesz... Dobry. Tak, dobry. Jak jakbyś mógł pan Alan. Ale nie to, bo to brzmi jak będzie pala. Szymon i jakaś druga osoba. Kto? Ja chętnie zagram. Ty zagrasz? A. Dobra, ale to pan tak. Pan Alan to jest dziwne. Pan Alan to w ogóle jest taki... Pan Alan. Ale pan Alan dzisiaj przyszedł stary na ten swój... Dobra. Brzmi jakby w tym okresie wymarły dinozaury. Pan Alan. Pan Alan idzie. Kreda trias pan Alan. To tak, to jakby... Następna gra to Powiedz To. W niej zagra Szymon i ktoś jeszcze. Na ekranie będą pojawiały się słowa. Szymon będzie stał plecami do ekranu i nie będzie widział, co się pojawia na tym ekranie. Natomiast zadaniem drugiej osoby będzie tak poprowadzić scenę, żeby Szymon powiedział dokładnie to słowo, które się pojawia na ekranie. 10 słów jest przygotowanych, miejsce jest wybrane przeze mnie, dlatego zapraszam was serdecznie na scenę. Miejsce to restauracja. I poproszę o dżingiel, gra Powiedz To. Wow, dzień dobry. Długo go grajcie, a dobrze, skończyłem. Dzień dobry panu. Wow, przepiękne miejsce. Tak, super, niesamowite. Zainwestowaliśmy, wie pan, to jest coś, to jest hit, nieprawdopodobne. Pan tak, jest szefem? Tak, ja jestem szefem. O, jestem szefem. Super, tak, to tak, bardzo miło mi się. Moja koncepcja, wszystko moje. Tak. A, super, a ja jestem przechodniem. Dobra. Dzień dobry. Podest Romero. Czy mogę rzucić okiem? Tak właśnie, skądś pana kojarzyłem? Nie, to ja. Pan Bóg wysłał mi z góry swoje menu. Uwierzyłem, przekazał, stałem obok Mojżesza, obok Edyty Górniak i z góry spłynęło święte menu, 10 przykazań kulinarnych. 10, no chętnie bym je wszystkie teraz usłyszał. Nie jestem przygotowany, Dobrze, to może wrócimy do tego, panie Modeście. A proszę mi powiedzieć, bo tutaj przepięknie jest po prostu, te stoły są pięknie zaaranżowane, naprawdę. Tak, one są po prostu pięknie zaaranżowane. O, dosyć. To są stoły z Ikei, Stolenfork, Müffenfang. A co jest na... I Boschenfals. O, super. A szafki Lückenpofen. Tak właśnie myślałem. Ja jestem z mojego miejscowości tutaj niedaleko Warszawy, więc ja się nie znam. A co jest na tych stołach? Co tu stoi na stołach? Zastawa. O, jest ta. Zastawa z Ikei, zastaw Lückenpofen. Matko i córko, a czy jest jakaś praca tutaj u was, którą mógłbym czynić? Czy jestem godzien na cokolwiek? Ja jestem plebsem, więc mogę robić cokolwiek. Co mi pan... Najważniejsza jest wiara, synu, jeżeli zawierzysz i uwierzysz we mnie, a ja mam bezpośredni kontakt z nim, to będziesz przyjęty. I mógłbym gdzie pracować? Mógłbyś tu pracować, w tym miejscu. Konkretnie jakieś miejsce w tym miejscu? Tak, mógłbyś być kucharzem. Aż tak wysoko, niegodzien. Mógłbyś być, jeżeli zawierzysz, jak ja zawierzyłem pode mną, pod Modestem Pufallo. Będziesz naprawdę świetnym kelnerem, na przykład na początku. O, za dużo. To kim byś chciał być? W szatni chciałbyś pracować? O, za dużo. Mamy świetną szatnię z Ikei. Schattenfelpen, Fippenspa. Ekskluzywna wersja. Chciałbym zacząć najprościej, tak pokornie. Od czego mógłbym zacząć najprościej, żebym po prostu nic tam nie mógł zepsuć? Ochroniarz. Aż tak nisko nie. Ponieważ trzeba mnie chronić, bo jest bardzo dużo ataków sił satanistycznych na moje menu. Próbują wykraść. Słyszałem, czytałem. Weganie, wegańczycy, wegetarianie atakują mnie bez przerwy i rzucają we mnie swoimi potrawami, które nie przypominają mięsa. O, to dlatego mieliście brudne szyby, tak? Tak. O,
jakbym ja miał pójść i wytrzeć, to gdzie mógłbym skorzystać z rzeczy do wytarcia szyb? Do wytarcia w kuchni. Okej, w jakimś konkretnym miejscu? Zlew. O! A czy to mogłoby być też moje miejsce pracy? Tak. Mógłbym tam pracować? Na zmywaku. Mamy bardzo dobre zmywaki szwedzkiej firmy Zmywan. Zmywanek, Gąbczek. Panie Modeście, czy ja wiem, że jestem tylko skromnym przybyszem z małej miejscowości spod Warszawy, ale czy ja mógłbym skosztować waszej jakiejś wykwintnej potrawy? Tak, absolutnie. Takiej najbardziej wykwintnej, jaką... Tak, najbardziej. Jakiś... Będziesz w niebo wstąpiony, jak to zjesz, synu. Tak jest. Pomaluję ciebie magnatem. Cokolwiek to znaczy, panie Modeście, ja się na to... Magnat stąpi z niebios, najwyższy magnat nas, niebieski o, magnat. I nakarmi mnie swoim czymś... wałkiem ciebie pomaluje. A będziesz, synu, pomalowany. Będę pomalowany. Tak, a będę też najedzony? Będziesz najedzony, tak. Pięknie, panie Modeście. Jakiegoś, to coś takie, jakieś zwierzątko morskie, jakieś takie dobre, którego nigdy w życiu mógłbym nie... Owoce morza. O, pięknie. Tak, jakiś... ryba. O. Na przykład. To ja akurat jadłem. Jako owoc. Owoc żywota ryby, owoc morza. Plankton. Panie Modeście, a jaki najbardziej ekskluzywny taki... Kawior. Okej. Okay. Langusta. To też. Ale taki niespotykany. Coś, co bym w życiu, czego bym nie zjadł. Jadłem, szczerze powiem, że jadłem raka. Jadłem kraba. To jesteś światowy człowiek. A, to w małej, małej... Langusta. Komar. To bym zjadł. Panie Modeście, to bym zjadł. Ja no powiem, tak, homara. Byłoby super, tak. To mogę zjeść? Ja jeszcze takie drobne rzeczy. No, wiem, tak. Że przeginam. Nie, no, masz homara ode mnie, bo synu widzę, pełny wiary jesteś. Jestem pełen wiary. O, panie, Boże. Tak. A wiesz, że u nas zawsze nie z lewo zmywak, tylko z prawo zmywak. A czy ja mógłbym... Wiem, że jestem niegodzien, ale w jakimś takim tak, wypasionym miejscu zjeść? Jestem godzien? Jesteś godzien. To bym siadł sobie tutaj, na tych pięknych fotelach, ogrodzonych. To jest fotel Finkenpan. A co jest tutaj napisane po szwedzku? Jakiś taki napis sugerujący, że to jest ekskluzywne miejsce? Ja szwedzkiego nie znam. Sofa, sofen. A ten sofen to jest dla zwykłych ludzi, czy dla... To jest VIP sofa. O, czyli to taka, można powiedzieć, że jest cała... VIP lounge, coś takiego, tak? VIP lounge. Tak, jest tam z tyłu. Chyba została za... No, nie patrz. Nie, przepraszam, dobra. Nie, dobra. No to pasztet zająca się poszedł jebać. Przepraszam, dobra. A przepraszam, panie Modeście, bo ja wchodząc tutaj... Zauważyłem bardzo atrakcyjną kobietę. Tak, to być może moja żona. O kurczę, to niedobrze. I ona też jest tu zatrudniona, tak? Jest zatrudniona. O, jaką rolę? Namaszczona to? Przeze mnie, zatrudniona, wybrana, poślubiona. To ma chyba jakąś odpowiedzialną funkcję. Ma funkcję. Świetnie. Wszystkie funkcje, które powinna mieć. To naprawdę dobra żona. W tym funkcja miód. Funkcja miód? Miód, przynosi miód na pilota. Miód robię i wtedy przynosi miód. A, no... Miód z piszczeli, z piszczeli, z łydek, z piszczeli. Miód pszczeli, z piszczeli. Ja jestem, panie Modeście, z małej miejscowości. Ja nie rozumiem wszystkich żartów. Ale to są ekskluzywne, bo to jest ekskluzywna restauracja. Synu, to jest restauracja, nie restauracja. No, my kupujemy ziemię. Panie Modeście, czyli ja tak naprawdę troszkę będę podniósł. Będzie pan podniósł za moim przyzwoleniem. O, podziękował, bo ona tutaj sprawuje funkcję? Szefa. A pan nie jest szefem czasem? Jestem szefem kuchni. A ona jest jakby tak pod panem, tak? Pod szefką. Pod szefką. Jest pod szefką. To u nas w małej miejscowości... Zastępstwo szefa kuchni. Okej. Ona jest wiceszefem kuchni, To ma mnóstwo... Kucharzem jest. Jezus, ile funkcji, jaka zdolna kobieta. Niesamowicie, tak, ponieważ ją wybrałem, ona była z góry mi wybrana, przekazana. Dobrze. I wybrana. Czyli szefuje też w kuchni, a szefuje też tutaj? Tak, kierownik sali. O. Panie Modeście, jest pan bardzo mądry. Dobrze, czyli ja zacznę od... A jak kierownik sali idzie przez dużo sal, to co to jest? Kierownik? Salami. Wiesz, że on idzie? Jedna sala, druga. Panie Modeście, jest pan dla mnie po prostu... Podest Romero, to ja.
Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Czyli dobrze, jak otworzymy, to ja będę, trochę będę na zmywaku, potem tak. Przejdę tutaj ogarnę. Lewo, sprawo zmywak, tak, pamiętaj, tak, tak, tak. I co, stoję przy wejściu, sprawdzam jakieś, nie wiem, ludzie wchodzą, tak? Tak, tak, dobra. Może pan sprawdzać. Co kontrolować najbardziej? Portfele. Portfele kontroluję. Mhm. Chcę, żeby były tutaj duże portfele, no tak, nabite portfele. Wpuszczam tylko są bogatych, zadbanych ludzi. Są szwedzkie modele portfeli. Portfelfaben. Portfelfaben. Ekskluzywne portfele. Dobrze, to. Co jeszcze sprawdzam? Kto może wejść do nas, jak ma co? Portfel. Zaproszenia. O, zaproszenie. Tak. To jest na zaproszenie, tak? Na zaproszenie. A może ktoś zadzwonić tutaj? Może, tak, i umówił. Rezerwację. O! Zrobić. Czyli można na rezerwację, tak? Tak. Dobrze. I na początku podchodzę, zagaduję, mówię, co tu szwedzkiego jest wokół. Tak, ktoś proponuje coś na dzień dobry, coś takiego? Tak, starter. O, ale my jesteśmy w Polsce. Przystawka. To też, ale my jesteśmy w Polsce, a Polacy lubią się... Co lubią? No co lubią Polacy? Napić. No pewnie. A, napić, tak, oczywiście. To co innego? Welcome drink. Welcome drink, jakiś konkretny... Drink, który mówi welcome. A wiemy, jaki drink najbardziej lubi. I ty będziesz w drink teamie. Drink team, który podaje ludziom drink. To ja, panie Modeście, ja podam drink, który mówi nie welcome, powie drink, który mówi bonjour. Żurek! A już to chciałem powiedzieć, żurek. Że uczeń przerósł mistrza. Nie. Nie, panie Modeście, no coś takiego, żurek w tej pięknym, coś musi być pięknego, aromatycznego. Jezu, straciłem wiarę, że ja to... Panie Modeście, ja tak powiedziałem bonjour, ale to też może być... No. Ole! Może być też dzień dobry. No z różnych krajów jest przecież. No, panie Modeście, gdyby to była zwykła tak. knajpa, to byśmy polali wódę. Tak. Ale to jest piękna, dostojna knajpa, to czym poczęstujemy naszych tutaj warszawskich alkoholików? Digestivem. Limoncello para la casa. Może przedobrzyłem, ale jesteśmy ale jesteśmy bliżej. Jakoś bym taką lampeczkę polał czegoś. Wina. O! Lampkę wina. Jakiego? Nie mamy tu wielu opcji. Wino domowe. No jednak mamy. To jednak mamy. Dobrze, a to wino domowe to jakieś konkretne? Primitivo. Ale są jeszcze pytańsze po primitivo. Ćwoko kiwiwo. A jak przyjdzie daltonista, to lać jakie bądź? Białe. Albo nie. Albo? Czerwone. O! A, wino. Dobrze. Czyli polewam tutaj winko. A w ogóle wiecie, że jest takie wino firma Valserano? Valserano? Naprawdę nazywa się Valserano po włosku. Panie Modeście, z kim pan rozmawia? Ze sobą, nie, z Bogiem, nie, bo on teraz przyszedł na chwilę sprawić, bo widzi, że coś u mnie nie tak i on mnie odwiedza, Jezus mnie odwiedza. Rozmawiałem z nim przed chwilą, ale już okej, już poleciał do siebie, tak. Panie Modeście, to chcę być pewny. Wchodzę, witam, tak. Mówię, rezerwacja, idę, prowadzę. Podaję lampkę czerwonego wina i czym mogę teraz ugościć naszych gości? Jedzeniem! Tak jest! Panie Modeście, tak jest! Tak. Panie Modeście, jakim jedzeniem? Czym mogę ich przywitać? Obiadem! Tak najlepszym jedzeniem. Nie, dobrze, bułką, tartą. W naszym pięknym lokalu bułko, tartą. Ale chciałbym ich przywitać czymś maluteńkim, ale bardzo drogim. To zeżrą i zapłaczą. A, tak, tak. Ziemia spod stóp Edyty Górniak, która obok Mojżesza dostała to menu, ale ja zapomniałem, jak to się nazywa. Owoce morza, oliwki. To tak, żeby wystartować... Anchoa! Jak pan chce wystartować naprawdę bardzo mocno, to pan zmiesza ze zsiadłym mlekiem i nawet być może nie dojdzie do podania rachunku, bo u nas naprawdę jest drogo. Panie Modeście, popłynęliśmy! Wiem. Popłynęliśmy daleko! Wiem, ale to morze się rozstąpiło, tam chrzciciel przecież... I wy co z tego morza wypłynęło? Jakieś drobne rzeczy? Owoc morza! O, jakieś drobniuteńkie! Krewetka! Tak, krewetki, które damy ludziom jako... Jako? Tak! Jako co? Więcej krewetek! Tak!
Dam im czyli... jako więcej krewetek. One będą na małych talerzykach, tak pięknie tak, podane. Tak, talerz krewetek. Tak jest. Ale to będą nie tylko krewetki. Ja wiem, koreczki z krewetek. O, jak byśmy to nazwali, panie Modeście? To się nazywa? To ja wie pan co? Przystawki, nie? Tak jest, panie Modeście, tak jest.